Dobrze odbita kalka to zapowiedź dobrze wykonanego tatuażu. Dlatego zaprosiłem do Opola, do pracowni tatuażu Bytebread Ink, Michała ze Stencil Printering, który odpowie nam na wiele pytań. Także zapraszam do zobaczenia tego materiału. Dobra, mamy teraz dwie drukarki i powiedz mi, czym te dwie drukarki się różnią, jakie są ich wspólne cechy, jakie są totalne rozchylenia? To jest tak, to jest drukarka kolorowa, ona ma cztery pojemniki na tusz. Okay. Trzeba ją uzupełnić w odpowiedniej proporcji i to jest bardzo ważne, żeby po prostu rozdać te 150 ml w odpowiednie po prostu tutaj, wiesz, pojemniczki, okay, w odpowiednim poziomie. I tutaj właśnie dzięki temu, że mamy 150 ml, uzupełniamy tak drukarkę, żeby ona się nie zapowietrzyła, prawda? Te 120 ml, ktoś tam, kurczę, wiesz, jak zaleje, no to może się okazać, że no po prostu jest tego troszeczkę za mało. Okay. Wiem, że inni producenci sugerują, żebyś na przykład kupił dwie butelki, prawda, od razu. Ale tak jest zawsze. Tak, zawsze. Więc nie wiem, zrobiliśmy tak, że po prostu pierwsze zalanie drukarki, no przy takim można powiedzieć, jeżeli by to jedna czy dwie osoby użytkowały, no to po roku do nas dzwonisz pod następną drukarkę tusz. No jest tak, ona jest długo. No bo to jest, to naprawdę wydajna, wiesz. Jeżeli chodzi o wydajność serii L, tak naprawdę proszę nie patrzeć na jakieś tam cyferki, bo one praktycznie niczym się nie różnią, jeżeli chodzi o jakość, prawda? Wszystkie drukują zajebiście. Tylko trzeba sprawdzać, czy ma Wi-Fi, czy nie ma Wi-Fi, czy pracujesz na laptopie, czy na tablecie, tak? No ale jednak Wi-Fi to w tych czasach standard. Tak. Dzisiaj masz, dzisiaj jesteś w salonie i wszyscy mają komputer i kabel, a za chwilę przyjdzie tatuażysta, który tatuuje tylko na... Dlatego w ofercie głównie mamy teraz, kurczę, wiesz, te drukarki z Wi-Fi. W zeszłym roku był problem, bo brakowało po prostu, nie było dostępu wielu modeli drukarek, były też przestoje. Z niej wydrukujemy, kurczę, około 1500 stron. To jest przeliczone, bo patrzymy czasami nawet, jak klienci kupują ryzy papieru, prawda, i po jakim czasie uzupełniają właśnie tusz. Tak. Więc to też mamy sprawdzone, wcześniej kurczę się tym nie chwaliliśmy, bo powinniśmy po prostu sprawdzić, jak to w rzeczywistości jest. I ta drukarka ogólnie nie sprawia problemów, tak? Tutaj to jest po prostu no kombajn i myślę, że raczej kurczę z tym problemów nie ma. Stabilna emocjonalnie. Tak, stabilna emocjonalnie. Z kolei kurczę Epson M1120, to jest drukarka monochromatyczna. Ma jeden pojemnik na tusz, tak, który uzupełniamy tylko naszym stensylowym tuszem. Żadnych tam czarnych, żadnych innych. Żadnej proporcji, jeden i koniec. To jest ważne. Teraz powiem tak, jeżeli na przykład zmieszalibyśmy tusz czarny w tej drukarce, to już jest kaplica. Ze względu na to, że ona ma po prostu tutaj całe przewody, które doprowadzają do głowicy w środku. No. Jak zmiesza się po prostu tusz czarny z naszym, powstaje bryła. Po prostu się tu wszystko kurczy, okay, zbryla, tak? Okay. I nie da się tego uratować. Tutaj można jeszcze kombinować, chyba mieliśmy dwa przypadki, kurczę, które udało się nam odratować trochę. M1120 to jest typ monochromatyczna, jeden pojemnik na tusz, prosta w użyciu, butelka starczy na dwa zalania i z niej wydrukujesz jakieś 3000 kalek. To jest niemożliwe, znaczy niesamowite, to jest możliwe, to jest niesamowite, że aż tak jest. Jest ekonomiczna, to jest duży plus, ale też ma minus w postaci podajnika papieru. Ze względu podajnik papieru? Tak, podajnik papieru jest taki, że na początku może w ogóle ja nie wiedziałem, gdzie włożyć tutaj kartki, jaką dostałem pierwszy raz. Mówię, kurczę, co to się w ogóle, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że jak kładziemy na dole kartki, to one wychodzą, tak się zawijają, że wychodzą, można powiedzieć, górą, ale no, troszeczkę wyżej. Tak. On tak ją zawija, można tak powiedzieć, tak, jak zawija, naleśnika. Zdecydowanie. I czasami za mocno zawinie. Tak, i jak za mocno zawinie, to po prostu kurczę kółka zębate, które tam są z tyłu, po prostu mogą się jakby wyłamać, ale to naprawiamy, kurczę, już bez żadnych kosztów. Pokażemy zresztą za chwilę też te drukarki. Tak. Więc tutaj na co trzeba zwrócić uwagę, na to w jaki sposób kładziemy kartki papieru, czy musi ten sprzęt, no musimy zadbać o ten sprzęt, tak? No i tak są to cieńsze karty, tak? Trzeba być ostrożny. Ja wiem, że się ludzie śpieszą, że tu wiesz, no jest gumarek, karmider, prawda? Ale tutaj i tak oszczędzamy bardzo dużo czasu na przygotowanie tych kalki z Epsona, tak, prawda? Więc warto po prostu, kurczę, ułożyć karteczkę, dopracować. Dokładnie. Nie całą bryzę, tylko jedną. Tak, jedną karteczkę. Jedną, dwie. Ja zawsze jedną, bo zawinie się. Znaczy ten papier, on na przykład łapie cię czasami wilgoć po prostu z otoczenia. Tak. On może się zlepić, tak, prawda? Może się wygiąć delikatnie, po prostu wiesz, kurczę, ta drukarka jak go wciągnie, to po prostu może być coś takiego, że nierówno będzie go przesuwała, prawda, i może tam zahaczać po prostu głowicę i wtedy się osadza ten tusz. No, no sporo różnych takich, wiesz, dziwnych rzeczy się dzieje. W każdym razie, no... Okej, ale jest jakieś teraz, powiedzmy,
kategoryzacja, że to jest dla bardziej pro, to jest dla osób leniwych, to jest dla bardziej, nie wiem, realistów, to jest bardziej dla ten, czy to nie, jest... Nie, to nie ma znaczenia, tak każdy sobie drukuje jak chce, a ta jest dla takich osób, które... Bo tu jeszcze mamy skaner w tej drukarce, tak? To tak, ale skaneru, nie wiem, czy kurczę, jest to jakiś kurczę element taki... Nie jest. Nie. Bo ja, jak ja teraz patrzę na mnie i na to, co my tu działamy, to mi ta na dole ta drukarka bardziej, bo mamy też dwie w naszych salonach. Tu trzeba, uważać. Stąd tu uważać. Tutaj możesz włożyć nawet, kurczę, nie wiem, z 20 kartek od góry, one sobie tam leżą, nie powinno być problemu. Tutaj, no niestety... No, tu uważamy. Tu uważamy. Jest tak standard, uważamy, nie? I nie zawsze jest tak, jakby to miało być. Ale wiadomo. Co tu jeszcze potrzebujemy za informacje? Co tu jeszcze za informacje potrzebujemy? Jeżeli chodzi o drukarki, tutaj jest, kurczę, jeszcze jeden, kurczę, marek taki, że z przodu mamy okienko. Tak jest. I widać w nim poziom tuszu. Ciemne pole to jest tusz, jasne pole to jest nie tusz. I chodzi o to, że bardzo dużo osób po prostu ładuje na maksa tuszu, aż wybija, kurczę, górnym, po prostu, wiesz, bo myślą, że jak w stacji bo myślą, że to czarne to jest puste. I dochodzi po prostu, i teraz tak, tutaj z kolei mamy pojemniczki, które nie są pod ciśnieniem, możemy na przykład tam odessać, przypuśćmy, tusz po prostu wcześniejszy, znaczy to nie sugeruję, kurczę, używać drukarki używanej, prawda? No tak. Ale mówię tak, że jeżeli byśmy odsysali, kurczę, tusz z tej drukarki, to by się nic nie stało. Z kolei tutaj, jeżeli ten zbiorniczek jest pod ciśnieniem, jeżeli spróbowalibyśmy go, kurczę, odessać, to tłok po prostu strzykawki, kurczę, cofnie się z powrotem. I z reguły zdarza się też tak, że po prostu możemy uszkodzić, kurczę, cały jak gdyby ten pojemniczek, prawda? Bo to podciśnienie, przelanie go spowoduje, że tam są jakieś po prostu, kurczę, wiesz, rozwarstwienia i coś, kurczę, nie drukuje jak powinno. Dobra. Więc tutaj mówię, z tą drukarką naprawdę, kurczę, trzeba... Znaczy, to jest prosta w obsłudze, ale trzeba zwrócić na pewne elementy uwagę. Ale bądźmy teraz też szczerzy. Tatuażyści mają różne ceny za tatuaże, więc zarabiają jakieś tam pieniądze. I oszczędzać na używanej i na nowej powinno być... Znaczy nie, tutaj my sugerujemy zawsze nową, no, prawda? Bo zawsze nową. Powiem ci tak, jeżeli masz kupić drukarkę, przepuśćmy nawet za 400 czy tam 200 czy 300 zł. Tej nie wyczyścisz, bo każdy myśli, że jak wyczyszczasz sobie, kurczę, pojemniczki na tłuszcz, to wszystko jest okej. Okay. Tam przewodzisz. Tam już właśnie jest, to, że tak. Tam w środku jest ten syf po prostu. Jak u nas w ciele, też żeby być wyczyszczony, a nie tylko serducho. I no niestety, kurczę, druga opcja jest taka, że po pierwsze ten tłuszcz Epsona różni się od naszego, więc muszą być dwa różne preparaty do czyszczenia. Najpierw czyścisz tuszem Epsona, przepuszczasz, prawda, i wiesz, i potem, kurczę, musisz, kurczę, naszego dolać, tak, i też tam trochę pobawić się. Testowaliśmy, dla mnie granie warta świeczki. Okej. Okay. Dobra, czasami jest coś takiego jak dam zlecenie na drukarkę i czekam, i nic się nie dzieje. Co wtedy robimy? Jeżeli na przykład robisz zlecenie na przykład i ona nie drukuje od razu, no, możesz mieć kolejkę, na przykład, prawda, wydruków, może być problem z komunikacją, na przykład z Wi-Fi. Nie wiem, możesz używać Windowsa, tam są lagi takie, że... Nie, teraz chyba większość już chyba, tak mi się wydaje przynajmniej. Już śmieję się po prostu, ale... iOS-a używa, co? Znaczy, no, ja używam tylko Maca, więc... No, kurczę... ja też tylko Maca od lat już, kurczę, aż dziwne to. Po prostu, czasami jest tak, że po prostu coś się dzieje i nie wiesz, dlaczego tak się dzieje. Później co, wyłączamy po prostu z... Możemy wyłączyć, Wi-Fi. Spróbować, tak, zsynchronizować, znaczy połączyć ją jeszcze raz do Wi-Fi, sprawdzić tą kolejkę wydruku, tak, i myślę, że powinna pójść. Okej. Przy jednej, przy drugiej tak samo, nie? Tak samo. Znaczy, no, to już jest tak naprawdę, o takie rzeczy techniczne, to powinniśmy pytać producenta Epsona. No dobra, ale wiesz, nie patrzę, człowiek to jest kupuje... Ale ludzie myślą, że na przykład to jest wina na przykład nasza. My bo kupują produkt, kupują tutaj, oni kupują ten produkt i oni kupują... Tak. Ale tak my za to odpowiedzialność, nauczyliśmy się w ciągu 2 lat kurczę wszystkiego drugiego. No tak, dlatego wiesz, człowiek kupuje ten produkt i on chce mieć całą obsługę. Myśmy też kupili u was, że tak powiem, Epsona, a nie gdzieś z zewnątrz, bo my chcemy mieć całą obsługę u was. Skoro produkt jest taki, to jest taką tak. Właśnie mieliśmy możliwość, jest serwis, jest gwarancja, co by się nie działo, wszystkie sprawy, kurczę, kierują klienci do nas i to jest bardzo ważne. My mamy jak gdyby swój serwis, tak? I opcja jest taka, jeżeli ktoś ma, kurczę, drukarkę Epsona zalaną naszym tuszem, oddałby, kurczę, na przykład, nie wiem, na gwarancję do innego, kurczę, serwisu, no, to mu tego nie przyjmą. No. To musi być wszystko przez nas, jak gdyby, tak. Do naszego punktu po prostu my sobie to z tym radzimy.
po prostu my wtedy, kurczę, tracimy gwarancję, kurczę, mogą nas obarczyć jakimiś kosztami dodatkowymi, prawda? Poza tym serwis taki, kurczę, od drukarek, on będzie jak gdyby podchodził do tej drukarki jak do normalnego tuszu. A tutaj chodzi, kurczę, że no, to musi być to troszeczkę inaczej. Okej. Zrobione. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy techniczne, no to jest drukarka. No czasami może strzelić focha, ale ogólnie no, raczej problemów z nimi. No tak, i tu mamy też, tak mówię, te kartki specjalistyczne, tak. Kartki, które tutaj używamy, były testowane, przeróżne kartki też przeze mnie. Jest jedno. Też szukamy co to z karty. Jeżeli takie gdzieś widzieliście kartki, to dajcie znać, nie? Ale tutaj... Płacimy tu... złotem. No, płacimy złotem i tuszem. I także tak. Te karteczki to jest to. No, jeżeli chodzi o drukarki, no to tak naprawdę mówię, im tańsza, tym lepsza, czy na Wi-Fi, czy nie. To jest tylko, kurczę, taki dylemat. Druga opcja, no to oczywiście zalewamy tylko naszym tuszem, nie mieszamy tuszu, kurczę, z czarnym, prawda? To jest bardzo kluczowe, bo ja to czasami powtarzam i może wydaje się głupie, ale że takie rzeczy się dzieją. Bo ludzie mają prawo nie wiedzieć tego. Tak. Ludzie mają do tego prawo nie wiedzieć, bo ja też popełniałem różne błędy, wlewałem gdzieś tam tusz albo inne techniczne rzeczy związane z maszynkami. My tego nie mówimy, tak? To, że ktoś umie na przykład tatuować, nie oznacza, że on musi znać się na składzie maszynki. Zgadza się. To jest to samo. Czyli rozumiem, jeżeli ja teraz jestem nowym użytkownikiem, chcę kupić ten produkt, bądź go kupiłem, to zachęcacie, żeby od razu się z wami skontaktować i wy przekażecie wszystkie informacje od A do Z? Tak, tak. No, staramy się, znaczy, no, u nas zależy nam na tym, żeby klienci byli poinformowani od A do Z, jak korzystać z tego sprzętu i żeby jak najszybciej wdrożyć go do pracy, tak? I żeby pracowali na nie bez obaw. I teraz tak, przed zakupem też jak gdyby sugerujemy, żeby zadzwonić do nas, prawda? Bo czasami na przykład jest pytanie, jaką drukarkę wybrać. Prawda? My nawet możemy powiedzieć, gdzie kupić drukarkę taniej. Bo my nie będziemy, kurczę, wiesz, nakręcać... Czy wy macie taką skromność, że gdzie kupić? Słuchajcie, macie... Według mnie, jako Dawid Jurczyk tutaj. Skoro ja kupuję produkt u was, ten to ja też chcę mieć drukarkę u was na jednym. Wiem, ale ogólnie jest... Ogólnie są różni klienci. Niektórych stać na przykład na wyrzucenie na 5000 na manaż, kurczę, w weekend, no. Prawda? A ktoś sobie, przypuśćmy, musi 1000 zł odkładać, kurczę, wiesz, jakiś czas, żeby sobie kupić maszynkę albo coś innego. Tak? I my podchodzimy do wszystkich klientów w taki sposób, że dopasowujemy narzędzia do ich sposobu działania. Chcesz kupić tańszą drukarkę? Okej, okay, powiem ci, gdzie kupić taką drukarkę. Jeżeli znalazłeś tańszą drukarkę, wyślij mi model, potwierdzę, czy jest okej. Okay. Resztę kupisz u nas, możesz kupić po jakiś tam, wiesz, Anioły. To po prostu wiesz, no, taki standard obsługi chcemy mieć i taki będzie. No. Dobra, to rozumiem. Czyli dobra, dzwonimy, dzwonię tak. Do was, mówicie mi co i jak. Dokładnie, więc tutaj no, wszystkie informacje są przekazane, staramy się, kurczę, wiesz, jak gdyby poinstruować. Ja wiem, że te na przykład te pół godziny rozmowy z nami jest takie, że nie wszystko się zapamięta, ale właśnie zachęcamy, żebyś nie bał, nie wstydził nawet zadzwonić, że z głupim, nie wiem, bo się zapaliła kontrolka. Po prostu, kurczę, jest problem, to go rozwiązujemy, a nie tłużymy następny. Pięknie. Pierwsze zalanie drukareczki wygląda w ten sposób. Ona sobie wydrukuje teraz informacje, uruchomimy sobie sygnał Wi-Fi. Jest Super Mario i lecimy.